Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z Rush Wars. Jak widzicie już, no trochę pograłem, mam 18 pucharów. W sumie nie będę wam za bardzo mówił, jak tu grać i w ogóle, bo jeszcze sam nie ogarniam. Dopiero się uczę. Ta gra wyszła jak, no, chwilę temu. Jestem 19. Pewnie dzisiaj trochę więcej pogram, to będę jakoś wyżej. No, tu to jeszcze mogę wam powiedzieć, że tu jest takie, no, laboratorium. Tu się ulepsza właśnie postacie. To może tu jeszcze Gold Mine. Tu no, ustawia się jednostki i one muszą bronić wasze kopalnie. Jak wy obronicie chyba, nie wiem, 100 gwiazdek, to dostaniecie Defense Boxa. Dobra, ale to może teraz polećmy z pierwszym atakiem. Wybiorę sobie armię. Jeszcze nie wiem, jak tu się gra, dlatego biorę jakieś takie podstawowe. No, biorę jednego, no jednego takiego tanka, powiedzmy, jednego bombera, no a jeszcze muszę automat wziąć. Dobra, trochę długo to tu szuka, bo nowa gra, więc no graczy, w sumie nie wiem, no powinien, nie wiem, jak to szukać, czy to szuka tylko aktywnych, czy tak jak w Clash of Clans, nieaktywnych po prostu, tych, co nie ma na grze, to ich wyszukuje. No trochę tutaj niestety trzeba poczekać. Ogólnie gra, no myślę, że fajna będzie. Na pewno będę w nią grał. Dzisiaj trochę pogram, w sumie wam to wrzucę pewnie we wtorek, a ja to nagrywam w poniedziałek, od razu jak gra wyszła. Także może się dużo zmienić. Aktualnie, jak to nagrywam, też nie ma na Androida, jest tylko na iOS-a, więc trochę lipa mieć Androida. No ale pewnie wyjdzie. Pewnie wyjdzie na Androida za niedługo, także no. Oj, jak widzicie, znalazło nam pierwszą gierkę. Znaczy, no, gierkę, walkę. Nie wiem totalnie, więc nawet tutaj się nie sugerujcie, jak ja gram w to, bo to jest, no mówię, nowa gra. Nie ogarniam jeszcze tego. Tak to rozrzucam jak zazwyczaj. Może tego dam tu. A tą babkę, no niech będzie tu i dajemy start. Jak widzicie, tych dwóch tanków dałem na początku, że oni po prostu to tankowali. Może rzucę tym automatem tu. Dobra, dwóch mi się udało zabić. Została jeszcze tylko ta babka w obronie u nich. Raczej łatwe trzy gwiazdki tu będą, także no. No i widzicie, no i na tym gra polega. Tutaj atakujemy, po każdej gierce dostaje się klucze, skrzynki. Jak widzicie, 3 expa, loot. Czemu 0 golda dostałem? No nie wiem. Next box. Za jeszcze jedną gwiazdkę muszę zrobić, żeby dostać skrzynkę. Także mogę sobie kliknąć tutaj last squad. Klikam, żeby jeszcze raz. I atakuję za 2 golda. W sumie już do tej gry kupiłem 80 gemów. Nie wiem, czy było warto, czy nie. No, kupiłem. Akurat miałem tyle na. Tyle miałem hajsu na. No na koncie, w App Store. To stwierdziłem, że dlaczego mam nie kupić. Jakieś tu skrzynki są, a może wam teraz sklep pokażę, jak wygląda i w ogóle. Też napiszcie mi, czy chcecie więcej odcinków z Rush Wars. Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. W sumie powinienem to powiedzieć na początku, ale no. Pewnie jeszcze tu ktoś ogląda, także no. Możecie zostawić łapkę w górę. No i napisać, czy chcecie więcej odcinków z tej gierki. Czy wy będziecie grać w tą grę, czy gracie już. No ja myślę, że pogram trochę. W końcu coś innego niż Brawl Stars. No to szukanie tutaj przeciwników to jest masakra. W ogóle fajne, że ten helikopter leci. Ciekawe, czy kiedyś doleci. No tutaj szuka mi gold mine'ów, kopalni mi szuka. Dobra, i znalazło kolejną gierkę. Nie wiem w ogóle, od czego zależy. Na przykład on ma tutaj tą wodę. Nie wiem, od czego to zależy. Ja na przykład takiego nie mam. Każdy ma zawsze coś inne, więc no nie wiem. Może jeszcze to. Pewnie to dzisiaj jeszcze ogarnę. Standardowo rozrzucam. Może jego dam na prawą. A ja. Aha, dobra. Tu. I startujemy. Może tym rzucę. Tu rzucę automatem. No niestety nie zabiło, ale on już ją dobił. W sumie ten typ u góry, ten rudy, ma nawet niezły damage, więc w sumie no.
Jeszcze muszę ogarnąć tą grę, jak mówię, no gram w nią ile? 20 minut może nawet nie, także. A, czyli tutaj jak się zniszczy ten główny budynek, to od razu niszczy się baza na 3 gwiazdki, tak jak było w Boom Beach chyba. Także no spoko. O, i widzicie? I tu mamy 5 na 5 kluczy, teraz mam 4 na 5. I za każde 5 gwiazdek dostajemy taką skrzynkę, gdzie... O, i nowa postać. Bazooka. No, z tego co oglądałem, on jest nawet niezły, także... I mamy 5, 4 na 5 kluczy i za każde 5 gwiazdek dostajemy taką skrzynkę. Dobra, i tu jest właśnie laboratorium, to już w sumie mówiłem. I tu możemy ulepszyć swoje jednostki. Jak widzicie, teraz ja ulepszyłem ten automat do gry. Plus 5. No i w sumie... Na razie mam tyle, tu jest ta właśnie nowa. Co jest fajne w tej grze, że można na przykład sprawdzać, co dana postać robi. Na przykład ta, której nie mam odblokowane, klikam prawy dolny i jak widzicie, pokazuje mi, co on robi. Czyli idzie... W dwójkę w sumie idą, no i nawet niezły damage biją. Także no... Dobra, to jeszcze raz tamtym składem zagram. Myślę, że takie przedstawienie, no powiedzmy gameplay, będzie nawet spoko. Także no... Mówię, no gra mi się nawet no podoba. Takie połączenie trochę... Clash of Clans, Boom Beach, no i Clash Royale, bo tu jednak te karty są, postacie takie trochę Boom Beach, no a powiedzmy cała wioska i w ogóle, no to Clash of Clans. Szczerze myślałem, że ta, wolałbym grę w stylu Brawl Stars, że tam powiedzmy jest ta postać, trzeba je maksować i w ogóle, ale myślę, że ta też będzie ok. Niby są tu te postacie, ale no zobaczymy jak to będzie w ogóle to jest pierwsze no, kilkadziesiąt minut. Także jak pewnie skończę ten odcinek, to będę dzisiaj raczej w Brawl Stars nic nie pogram. Tylko właśnie skupię się bardziej na tej gierce, żeby tutaj się rozwinąć. Też zależało mi, pobrać je to jak najszybciej, żeby mieć po prostu krótki hashtag. Teraz chyba mam 5 5 literek w hashtagu, więc no. No nawet nieźle, to chyba jest najmniej ile się dało w ogóle, powiedzmy, uzyskać. Też wam nie pokażę hashtagu, bo widziałem tam, że można dodawać znajomych po hashtagu, a też no nie chciałbym jakiegoś spamu. Dobra, może zaatakujemy od góry i pójdziemy na ten główny budynek. Dobra, czyli znów te tanki naprzód, za nimi te. Nie wiem nawet jak oni się nazywają. Dobra, ten rudy teraz i babka teraz, no tu. Dobra, i start. I tu dam radę tak rozwalić, bo nie widzę. Dobra, tu walnę, żeby przeszli. No, ta babka, a nawet nieźle, chyba będzie... A, bo tu jest jeszcze taki, powiedzmy, mortar. Żeby oni poszli do tego głównego budynku, bo może być lipa. Tu wszyscy low HP, no ale ten, jednak ten, no... Powiedzmy, rudy. Jak już wcześniej mówiłem. Ma bardzo duże obrażenia, jak widzicie. No i kolejne 3 gwiazdki. O, i kolejna skrzynka, czyli kolejny opening. I teraz może jakaś nowa postać. Gold. O, miny. O, jest nowa postać. Czołg chyba to jest. Dobra. I ta babka się nazywa Pitcher. Tu można replaya oglądać. Nie, to jest defense. Aha, bo tu chyba, że nie obroniłem, tak? Przyspieszymy to. Razy dwa. No jak widzicie, mam słabą tą obronę w ogóle. Muszę tutaj właśnie... nic nie obroniłem, masakra. Jeszcze tutaj tylko zobaczę. Wyczyszczę to. I dam od nowa, czyli dam ten czołg. Niech będzie... niech będzie może tutaj. Znaczy to chyba nie jest czołg, tylko takie no. Dobra. Ci obrońcy... Tutaj może niech będą. Bazooka tu. Jeszcze jedną. Nie wiem w sumie, czy co by było lepsze. Dobra, to niech będą miny tutaj. Albo wiem, inaczej. Tu będą miny. Tych wezmę tu. Albo nie, jeszcze inaczej. Oni też będą tu.
Bazooka będzie tu, żeby tak sięgał mniej więcej ich wszystkich. No i myślę, że będzie ok, bo jak tam widziałem, to typ atakował właśnie od dołu. No bo tu ma ten, właśnie to dam tu więcej tych jednostek, żeby było. Dobra, ulepszy sobie tę pitcher. Czwarty, nie, trzeci level. Plus 10 expa, nieźle, nieźle. Jeszcze 3 expa i będę mógł dołączyć do bandy. Także spoko, coś mi się tu świeci. A, miny, dobra, to ulepszę je też. Zawsze większy damage, zawsze na propsie. I jeszcze właśnie wam sklep na koniec pokażę. On jest tutaj. Znaczy za 190 można 38 kart kupić. Tu gemy właśnie ja kupiłem sobie za te $1.40. Mam 212 gemów. No i jak widzicie, tu są takie pakiety. Tego. Tu jest 38 kart za 190, 138 za 630 i 288 za 1250. To jest oczywiście haku. Level 2, nie wiem, to jest to pewnie, tak, to jest właśnie ten haku i to można ulepszać. Trzeba osiągnąć jakiś tam, no level po prostu tego. Także no, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj mogę, mogę już sobie dołączyć do jakiejś bandy, które jeszcze jestem w lokalu. 17 hardcore, o, Olivier tu jest. Także spoko. No dobra. Myślę, że ja sobie kupię ten, te karty w następnym odcinku. Także no, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, czy nagrywać to, czy będziecie, czy wy będziecie w to grać. Ja, i dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.